Was serdecznie w kolejnym odcinku naszych podcastów zatytułowanych Przebudzenie przez dotyk. Są z Wami Anna Anastazja i Piotr Blu. Temat naszego dzisiejszego spotkania to różnice pomiędzy masażem erotycznym a masażem tantrycznym. Wokół tych dwóch różnych form masażu narosło wiele niezrozumienia, wiele nieścisłości, w związku z czym też często masaż tantryczny jest wrzucany do jednego worka, do jednej kategorii z masażem erotycznym, co jest dla tej wielowymiarowej formy pracy z ciałem naprawdę krzywdzące i też co często powoduje, że niektórzy mają kłopot, żeby wybrać się na taki masaż. Może zacznijmy od masażu erotycznego. Gdybyśmy chcieli się odwołać do jakiejś definicji, żeby było nam łatwiej zrozumieć, to cóż to takiego jest ten masaż erotyczny? Masaż erotyczny, on dotyczy głównie sfery genitalnej ciała. Oczywiście może być to masaż też rozszerzony na całe ciało, ale głównie skupiony jest na osiągnięciu przyjemności płynącej ze symulacji narządów płciowych, czy lingama u mężczyzny, członka, czy też u kobiety, joni, czyli pochwy, czy zewnętrznych narządów płciowych. I on ma się skończyć zazwyczaj w określony sposób. Może być to ejakulacja u mężczyzny, często połączona z orgazmem, aczkolwiek nie jest to często też, nie idzie w parze, bo może nie iść. A u kobiety po prostu na osiągnięcie orgazmu przez osobę, która przyjmuje, przez panią, która przyjmuje taki masaż. Więc to można by tak najprościej zdefiniować, czym jest masaż erotyczny. A jak, Piotrek, w twoim ujęciu? No ja jakiś czas temu napisałem taki krótki tekst na swojej stronie na temat właśnie tych różnic i pomyślałem sobie, że może warto nagrać podcast. Ja tam napisałem o tym, że masaż erotyczny jest to masaż całego ciała wraz z częściami intymnymi. No i celem tego masażu jest orgazm fizyczny. Tak. Energią dominującą w tym masażu jest energia seksualna, ale w wymiarze głównie fizycznym. Takiego podniecenia. Takiego podniecenia. No i też ten masaż może być poprzedzony zbliżeniem pomiędzy dwoma osobami. No i znaczy masaż ma poprzedzać zbliżenie zazwyczaj, nie? Bo to masz na myśli, tak? Tak, 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 okay. tak. Zakręciłem się. W każdym razie niepotrzebne są żadne kwalifikacje do wykonywania tego masażu. Wystarczą dobre chęci i być może połączenie na poziomie erotycznym czy na poziomie energetycznym pomiędzy dwoma osobami, które uczestniczą w tej sesji. Mam na myśli tutaj osobę wykonującą ten masaż i odbiorcę tego masażu. Takie wyczucie, nie? Że to nie trzeba tyle, co czujemy, co nam w tym momencie fantazja podpowiada, po prostu wykonujemy właśnie w masażu erotycznym, więc tutaj nie trzeba wielkich szkoleń i przeszkoleń. Tak, i też co zauważyłaś... Bardzo intuicyjne. Tak, to co zauważyłaś, tak, jest on bardzo intuicyjny, no, wymaga jakiejś tam obserwacji, chociaż nie każdy obserwuje, nie każdy jest takim wnikliwym obserwatorem, żeby dostrzec, co moją partnerkę, czy mojego partnera, czy osobę, która poddaje się takiemu masażowi, podnieca i co wywołuje to podniecenie, tak, które w konsekwencji ma doprowadzić do orgazmu. Natomiast słusznie zauważyłaś też, że jakby to nie jest tylko i wyłącznie masaż całego ciała, bo on może obejmować tylko konkretne strefy masażu i w zasadzie można na tym zakończyć tą definicję, nie? Masażu erotycznego. Tak. Czy chcesz coś jeszcze dodać? No, można oczywiście, każdy z nas jest, myślę, że na temat erotyki wystarczająco wyedukowany. Nie wiem, Piotr, do końca, czy tak jest. Edukacja się opiera głównie o filmy, o pornografię i często jest też taka presja, żeby ten masaż był wykonany w ten sposób, jak jest często przedstawiany w filmach pornograficznych, w kamerkach, czy właśnie no, więc ja tak to też odbieram, że często w tym masażu jest dużo takiego pójścia z ego, że
osoba dająca masaż często też chce, jakby za wszelką cenę, może się starać, mówię, że tak zawsze jest, doprowadzić się daną osobę do orgazmu, nie patrząc może do końca też na jej potrzeby, nie? Ale to tak może moja dygresja, że to jest taki masaż bardzo, może być szczucie, ale często też taki z poziomu intelektualnego. Tak, takiego, co gdzieś widziałam, zobaczyłam, a może wypróbuję, tak, a może na niego zadziała, na tego działała, może na tą działało, a może tutaj jeszcze będzie inaczej. No jest to taki, no troszeczkę, no, to właśnie taka forma pracy z drugą osobą, nie? Tak, do tego możemy oczywiście wrócić jeszcze w trakcie, natomiast może teraz powiedzmy sobie, co to takiego jest masaż tantryczny. Masaż tantryczny, no, to jest, dla mnie to jest taka wielowymiarowa praca z osobą, która chce przyjść na sesję, bo ja bardziej czuję to, że ja daję sesję właśnie tej tantrycznej pracy z ciałem niż masuję. Więc przede wszystkim jest ta atmosfera taka podniosła, takiej, żebym powiedziała, świątynna, że osoba, która przychodzi, jest po prostu w świątyni, jej ciało jest święte, ona cała jest święta, święte są jej granice i oczywiście ja w tym też jest zachowana moja świętość, tak? Czyli też nieprzekraczalność moich granic i moich zasad też, tak? Oczywiście ustalamy to na początku sesji z osobą, która chce skorzystać z masażu tantrycznego. Mówię, jest to takie dosyć, no tak bym powiedziała, takiej dużej uważności, obecności odbywa się sesja tantryczna w tak zwanej energii Shiwy, czyli Boga, który hinduskiego, który kojarzony jest właśnie z jakością, jako świadomość, tak? Że to jest świadomość i obecność. Więc ja jako dająca sesję tantryczną jestem cały czas obecna. Jeżeli gdzieś mi uwaga odpłynie, to zwracam cały czas do tego, co jest teraz, do tego, co wykonuję, co robię, z dużą taką uważnością na osobę, z którą pracuję, taką po prostu byciu z nią w tym procesie, który się zadziewa, więc to jest ten pierwszy punkt, który jest bardzo ważny. Ta podniosłość tego, taka świątynność i ta obecność i uważność na to, co się dzieje właśnie w tym procesie. Zanim jeszcze rozwiniemy ten temat, bo myślę, że on jest wielowątkowy, o wiele więcej można powiedzieć na temat tego masażu niż na temat masażu erotycznego. Mm-hmm. Tak bym chciał zacząć może od czegoś takiego namacalnego, prostego, łatwiejszego do zrozumienia dla osoby, która nigdy nie była na takim masażu. A mianowicie na pokuszeniu się o taką definicję, w sensie takim, że masaż tantryczny jest to masaż również całego ciała. Tak. I również może obejmować masaż części intymnych. Dokładnie. I myślę, że to jest taka informacja, która może mylić i odstraszać też potencjalne osoby, które mogą doświadczyć tej pracy z ciałem. Że bardzo jakby są ze sobą te masaże podobne w tym wymiarze fizycznym, w sensie takim, że erotyczny obejmuje części intymne i tantryczny obejmuje części intymne, choć masaż tantryczny nie musi obejmować części intymnych, żeby był tantrycznym, ale może. I celem masażu tantrycznego nie jest doprowadzenie osoby, która doświadcza tego masażu, do orgazmu fizycznego, natomiast on też może wystąpić w trakcie sesji. To nie jest ani nic złego, ani dobrego, po prostu może. Tak. Natomiast to nie jest celem. Super. Tak, to nie jest celem. Nie celem jest doprowadzenie poprzez masaż tej osoby do zmian psychofizycznych w ciele, w nas. I takie słowo do transformacji, czyli do zmiany. Do zmiany. Poprowadzenie za pomocą sesji osoby do tego, aby za pomocą dotyku i za pomocą ciała nastąpiły zmiany psychofizyczne
w człowieku. Każdy z nas ma swoje doświadczenie i te zmiany mogą być wielorakie. Wielowymiarowe. Tak. Natomiast jeszcze, co chciałem tutaj dodać, to to, że energią dominującą nie jest energia seksualna, chociaż ona dominuje, za chwilę powiem dlaczego. Generalnie jakby w masażu tantrycznym pracuje się z całym systemem energetycznym człowieka. Natomiast ze względu na to, że ta energia seksualna no, w tej części świata, w której żyjemy, została, no nie wiem, może zapomniana, wyparta, po prostu wszystko sprowadza się zdemonizowana, odrzucona i sprowadzona tylko i wyłącznie do erotyki. W związku z czym też jakby wprowadzenie tej seksualności i nawet masażu części intymnych do tej pracy z ciałem wywołuje tak wiele obaw w ludziach, którzy mogliby tego masażu doświadczyć i też powoduje, że po prostu gdzieś tam no nie decydujemy się na taką formę pracy z ciałem, ale jednocześnie kiedy się zdecydujemy, to zasila proces tej pracy ze względu na to, że po prostu my tą seksualność mamy zamkniętą, nieuznaną, taką nierozpoznaną do końca. Często też właśnie kobiety, które przychodzą na sesję niedoświadczone, no nie wiem, może nie wszystkie, bo tutaj nie chcę tutaj tak generalizować, ale są to osoby, które chcą doświadczyć też przykład orgazmu w ogóle, nauczyć się tego orgazmu gdzieś, pracować z tym orgazmem, o czym jak mówiliśmy, no nie jest to celem samym sobie, ale często to zblokowanie i te wyobrażenia, jakie mamy na temat własnej seksualności, blokują nas w pełnym przeżywaniu, takim satysfakcjonującym przeżywaniu tej seksualności, przyjemności właśnie seksu, czy później już seksu z partnerem, więc to jest też właśnie takie przyjrzenie się tej energii, jak ona we mnie wybrzmiewa, co ona we mnie wywołuje, jaką lawinę skojarzeń i przez to, że pozwolimy sobie w obecności drugiej osoby, czyli tej osoby, która daje masaż, pozwolimy sobie na taką eksplorację, pozwala to nam też na wprowadzenie zmian w swoim życiu, że tutaj gdzieś na przykład byłam na masażu tantrycznym, coś zobaczyłam, poczułam, coś odblokowało mi się, mówię w cudzysłowie, i nagle zauważam, że na przykład w moim współżyciu jest mi przyjemniej z moim partnerem, coś się zadziało, nie do końca muszę być świadoma, co się zadziało, ale na jakimś poziomie dokonało się odblokowanie, czyli tej energii, która jest w ciele, ale też tych emocji, które się gdzieś tam za tym kryły, czy też nawet skonfrontowałam się z własnymi wyobrażeniami na temat seksu. Więc to jest jakby nakierowanie bardzo precyzyjne na te tematy, których no, gdzieś my nie chcemy. My nie jesteśmy też świadomi i poprzez właśnie kulturę gdzieś tam stłumiliśmy i nie chcemy do nich, do swojej seksualności, nie chcemy jej eksplorować, oglądać i albo myślimy, że to, co w filmie pornograficznym, to jest szczyt, który najwyższy możemy osiągnąć. A tu chodzi o cały czas o poszerzenie swojej świadomości. Piotrek, jak ty to u siebie, jak ty to czujesz ze swojej strony? Tak, jak najbardziej. Tu też świetnie, że o tym wspomniałaś, bo energia seksualna to nie tylko sam wymiar fizyczny i erotyczny, ale również też wymiar życiowy. Tak? Dokładnie, to jest energia życia. Energia, która napędza nas do życia, która jest to energia kreująca, energia twórcza, energia sprawcza. To wszystko, co się zadziewa w trakcie takiego masażu, w trakcie sesji, możemy przenieść nie tylko na kontakt fizyczny czy też erotyczny ze swoim partnerem, na poszerzenie tego kontaktu, ale przede wszystkim możemy przenieść to do życia, do działania. To nie musi być seks, to nie musi być zbliżenie, to może być cokolwiek, co po prostu przychodzi do nas i idziemy w to, bo mierzymy się z czym? Mierzymy się z tak zwanymi zaprogramowanymi lękami, doświadczamy ich często w trakcie takich sesji i możemy w trakcie takich sesji je przetransformować i zmienić i zobaczyć, aha, ciało się wtedy uczy i mówi sobie, aha, to ja mogę to zrobić po prostu. I mogę być bezpieczna. Tam nie ma zagrożenia, które sobie sama wymyśliłam. Albo które mi gdzieś tam zostało wpojone poprzez system wychowania, nie? W którym zostaliśmy ukształtowani. Więc też
Dla mnie bardzo ważnym aspektem sesji tantrycznej jest też zmierzenie się z wstydem, z taką toksyczną dosyć emocją, bardzo bym powiedziała, która nas też bardzo powstrzymuje od odnajdywania siebie, szukania siebie w tej własnej seksualności, że jak będę właśnie się w ten sposób jakoś odkrywać, no to robię coś grzesznego, niedobrego. I właśnie my, jak korzystam z tej sesji, to ona też powoduje no, uwolnienie od tego toksycznego wstydu. To, że ktoś na przykład może mnie zobaczyć nago, to już jest bardzo mocno uwalniające. Też są rytuały tantryczne, które pozwalają no, właśnie takie celebrowanie, odsłonięcie tego oblicza właśnie Boga czy bogini, którym każdy jest właśnie emanacją boską, więc i uchoronowanie, uświęcenie tego, więc to już jest bardzo często mocno transformujące i uzdrawiające, że ja dostrzegam boskość w sobie, że jestem istotą duchową, a nie tylko ciałem. Akceptacja. Tak, i akceptacja tej części siebie, nie? Mhm. Więc... Tak, akceptacja, bliskość, myślę, że to jest kolejny temat, z którym też możemy pracować, oczywiście w zależności od tego, jakie to są sesje, ale są takie sesje ukierunkowane na przykład na pracę z bliskością, tak? Mm-hmm. Na przełamywaniem barier związanych z tym bliskością. Często niektórzy mają problem ze zbliżeniem się do swojego partnera nawet, mm-hmm. tak? Bo uznaliśmy sobie w głowach, że no nie wiem, wstydzimy się jakiejś części ciała na przykład, mm-hmm. tak? Albo wstydzimy się jakichś swoich zachowań, nie? Na jakichś swoich reakcji. I też często to powoduje, że nie zbliżamy się, nie odkrywamy wszystkich kart przed sobą. Mm-hmm. Jeszcze, Piotr, ważny jest właśnie ten aspekt, mówię, że tej cały czas wielowymiarowości, że jak gdy korzystam z dobrodziejstw masażu tantrycznego jako przyjmująca, zaczynam czuć, że jest coś w ciele takiego jak energia, która krąży, która może się manifestować to w ten sposób, że czuję wręcz takie mrowienie, przepływ tej energii. Czasami, jeżeli ona potyka na blokady, czyli jakieś po prostu no, nieuzdrowione części mnie, to zaczynam czuć ból. Ale też ta energia, gdy ona im swobodniej przypływa w moim ciele, to tym bardziej mi jest przyjemnie w tym ciele, tym bardziej ja się czuję wykokoszona, rozmuszczona i przyjęta właśnie w tym ciele. Więc to jest bardzo ważny aspekt tantrycznej pracy z ciałem, że no, bardziej czuję to swoje ciało i jest mi w nim przyjemniej. No dobrze, ale przecież można się czuć przyjemnie z poziomu całego ciała, tak? No. Ktoś może zadać pytanie, więc po co masaż części intymnych? Bo okazuje się, że części intymne też są naszą częścią, paradoksalnie. A dlaczego nie? Dlaczego ich mamy je pomijać? Bo zauważ, że u nas w naszej kulturze jest tak, że wszystko fajnie, fajnie, ale na przykład lingam, penis, joni, pochwa to są jak słowa wręcz wywołujące u dorosłych osób zażenowanie. A dlaczego mamy je pomijać? W tantrze każda część ciała jest święta. Czy jest to nos, czy to jest policzek, czy to jest głowa, czy to jest palec, czy to jest lingam, czy to są piersi, czy to są pośladki. Cała istota, cała nasza ludzka istota jest po prostu tak samo kochana i przyjmowana, jak każda jedna jej część. Tak, w kulturach dalekowschodnich ten aspekt, może nie we wszystkich, ale generalnie są takie kultury dalekowschodnie, gdzie nagość w ogóle nie jest jakimś tam problemem. Tak? Tak. Natomiast jakby ze względu na to, że my tą sferę zamknęliśmy. No jest grzeszna. Ona jest tak niedobra, tak, nie okej. Okay, zdemonizowana. To ona wręcz właśnie domaga się takiego uświęcenia na takich sesjach. No właśnie, dokładnie. Wyniesienie. Ukochania. To, co nam się wmawiało, że jest przez wieki, że jest profanum, my w masażu tantrycznym wynosimy do rangi sakrum, że każde tak. życie jest święte, każde ciało jest święte, każda osoba jest święta i święta jest każda część jej ciała i jest otaczana czcią i miłością tak samo, bez wyjątku. No my możemy już o tym powiedzieć, bo doświadczyliśmy wielu takich sesji i jest nam łatwo, natomiast no niektórym jest trudno, ale być może akurat ta nasza rozmowa pomoże niektórym podjąć decyzję. No to liczymy. Tak, żeby spróbować, bo myślę, że warto
ale to za chwilę do poznać tego. Siebie. Tak. Zdarzało mi się właśnie z dziewczynami, z kobietami pracować, że one na początku, Boże, gdzie ja jadę, co ja robię, i miały pewne wyobrażenia na ten temat, ale poprzez właśnie jak doznały tej tantrycznej pracy chciały, nagle zauważały, że są bardziej spontaniczne, że im się bardziej chce, że znaczy, no seksu też, ale chce działać w życiu. Tak, tak. To jest takie, że nagle mi się coś zechciało, że normalnie bym była jakaś, no nie wiem, bym siedziała w domu, a nagle mi się chciało wyjść z tego domu do ludzi. No mówię przykładowo, bo mam jedną sesję gdzieś tam w pamięci, nie? Tak dostałam informację zwrotną. Albo komuś się chce, nie wiem, nagle otworzyć własny biznes, bo nagle mu po prostu zatrybiło, że właściwie to chce w ten sposób się manifestować, nie pracując na etacie, tylko mieć własny biznes. Więc, ale to właśnie jako pokłosie tantrycznej pracy z ciałem się zadziewało, więc no mówię, te efekty uzdrowienia i takiego odblokowania mogą być naprawdę zadziwiające, takie zaskakujące, ale w taki fajny sposób, przyjemny. Tak, dlatego... Bo nam się chce nagle żyć. Mhm. Jak ta energia życiowa, energia seksualna przepłynie, ona po prostu jakby, ona jest bardziej skanalizowana, jest po prostu tak jak w rzece, ma piękny przepływ, nigdzie tam nic nie haczy i nagle się chce bardziej żyć. Nie ma blokad umysłu, nie? No, umysł, wiadomo, on będzie zawsze tam gadał, ale właśnie to jest, Piotr, cały czas wracanie do tej obecności. My też uczymy osoby, które z nami pracują, żeby być w tej obecności. Ja też przyjemności, super, fajnie, ale też, żeby być w kontakcie ze swoim ciałem i w sobie. Nie myśleć o tym, że przyjmuję teraz masaż i myśleć o tym, co zrobię za dwa dni. Nie. Jestem tu i teraz. W tej uważności, w tej obecności, w uważności na siebie. Też często udaje nam się podejmować po takich sesjach decyzje, które wcześniej nam było trudno podjąć. Tak. Iść z tym do życia. Tak, iść do życia, ku życiu. Przestać się bać żyć. To jest właśnie zadziwiające, że jak nagle energia seksualna się odblokowuje, to nam się chce żyć. Co jeszcze jest takiego w tych sesjach tantrycznych? One mogą, no mówi się o tym, że w zasadzie to już to, że wywołują one pójście do życia, to już jest transformujące i uzdrawiające, mm-hmm. tak? Ale zdarzają się takie sesje, no powiedzmy, że w których pojawiają się pewnego rodzaju wglądy. Czy te wglądy tak. można wykorzystać jako proces terapeutyczny? Znaczy się, wiesz, no ja uważam, że celem w samym sobie masaż nie ma jakiegoś celu, że musi być konkretny wgląd. One jakby się dokonują po prostu niezależnie od tego i tak samo jak orgazm nie ma być celem, tak samo jakby poszerzenie świadomości nie musi być celem, bo ktoś mówi, a teraz przyjdę na masaż tantryczny, to po prostu tak mnie wywali w kosmos, że będę po prostu... Wiedział wszystko. Wiedzieć wszystko. No nie. To się pojawia, tak? Są takie wglądy, są to bardzo takie integrujące, po prostu gdzie zaczynamy poprzez czucie też tej olbrzymiej przyjemności, ale rozprowadzenie jej po całym ciele, rozszerzenie takie właśnie, mówię, energetyczne, jakby ten nasz poziom energii życiowej, po prostu przepływu tego życia przez nas jest tak wysoki, że nagle zaczynamy percepować w inny sposób, że to, w czym jesteśmy teraz, czyli tylko w ciałem, że to jest coś więcej, że jestem więcej niż moim ciałem. To może być bardzo indywidualne, może być takie poczucie, nie wiem, połączenia się z wszystkim, tak? Że jestem wszędzie i jestem częścią wszystkiego, że nie jestem oddzielona od tego, tylko jestem w połączeniu. Ale to też właśnie, żeby to nie było głównym celem. To się może pojawić, nie musi, aczkolwiek zazwyczaj się po prostu pojawia takie to głębokie połączenie ze źródłem. Mhm. Istnienia. Mówi się też o tym, że nie wiem, czy tutaj już wspomniałem, ale może jeszcze raz warto ten temat poruszyć. A mianowicie mówi się też o tym, że w takim masażu możemy pracować z lękami. No też. Wszystko jest mile widziane. No, na przykład, wiesz, no, doświadczy osoba, na przykład, która nie wiedziała, dlaczego na przykład nie chce na przykład z mężczyzną uprawiać jakiejś tam formy seksu, może się okazać, że kiedyś była na przykład albo, nie wiem, czy wykorzystywana, czy coś takiego działo traumatyzującego, że na przykład uznała jakąś część ciała, która niefajną, nie jakąś
problematyczną i boi się na przykład czegoś. Nie? To jest jeden z przykładów. Tak, mówię, bo tak myślę, że tak może prostu... spróbujmy podać jakiś przykład taki życiowy, nie taki stricte seksualny, tylko taki erotyczny, tylko, tylko życiowy. Jak to jest z tymi lękami? W jaki sposób masaż tantryczny powoduje, że my jakby transformujemy lęki, zmieniamy, zamieniamy je na odwagę? Stajemy po stronie takiej wewnętrznej mocy. Wiesz co, nawet sam fakt, że podczas sesji tantrycznej wszystko jest mile widziane, więc jeżeli nawet poczuję, że na jakąś obawę, lęk, oczywiście mogę to powiedzieć, wyrazić, to ta sesja powoduje to, że ja mogę się temu w bezpiecznej przestrzeni przyjrzeć. Zobaczyć, co mnie striggerowało, co wywołało tą reakcję emocjonalną w postaci lęku. Mogę być w tym, mogę zacząć świadomie oddychać, może by ta osoba dawać mi wsparcie w tym procesie, że ja sobie uświadamiam, że w ogóle taki lęk, nie wiem, się pojawił, tak? I to może być, wiesz, no lęk przed wszystkim, no nie wiem, lęk przed bólem, załóżmy. Lęk przed zmianą pracy. Czy nawet może być lęk przed zmianą pracy. Zmianą środowiska. Tak. Więc to jest, wiesz, Piotr, bo to zależy stricte... Pójściem do życia. Właśnie o jakim lęku my mówimy, nie? Może być taki lęk, że nie przeżyję, że nie przetrwam, nie? Przed chorobą. Różne mogą się rzeczy. Każda sesja jest inna i każda osoba też, która przychodzi z innym tematem. Ale no właśnie, to jest taka też, stwarzamy taką, my jako osoby dające sesję, stwarzamy też taką bezpieczną przestrzeń do procesowania tych emocji, że one się po prostu pojawią, tak? Często to jest lęk o przetrwanie, bardzo często. Mamy to mocno, raz, że w toku wychowania, ale nawet same nasze porody są tak traumatyczne, często były, że gdzieś możemy dotrzeć nawet poprzez tantryczną pracę z ciałem do takiego lęku właśnie stricte o przetrwanie. Czy no, zaczerpnięcia nawet pierwszego oddechu, nie? Że to było bardzo bolesne, trudne. Więc nagle osoba, która no bo jest bardzo głęboko w sobie podczas takiej pracy, w takim zanurzeniu się w sobie, nagle może dotrzeć do takiego punktu, że boi się, nie wiem, głębiej oddychać, bo boi się, że ją to będzie dalej bolało. To jest jakby ciało, to energetyzowanie też ciała poprzez tą tantryczną pracę powoduje odblokowanie właśnie takiej pamięci. Tak, tu pracuje się też z energią, nie tylko z samym ciałem, dokładnie. Ale też przede wszystkim z energią, z przepływem tej energii życiowej. Udrażnianiem, rozprowadzaniem też. My tutaj jako osoby wykwalifikowane w tym po prostu pomagamy, znaczy się, no, po prostu pomagamy przekierować tę energię. Raz, że odblokować, a dwa, że przekierować, rozprowadzić ją po ciele, tak, żeby ona mogła znaleźć ujście, tak? No. Więc dochodzimy też, Piotr, do takiego punktu, gdzie właśnie te różnice pomiędzy masażem tantrycznym a erotycznym, że żeby po prostu zacząć masować tantrycznie, no trzeba się tego masażu i tej całej tantry gdzieś też nauczyć, tak? Wyszkolić w tym właśnie, choćby jak wygląda system energetyczny człowieka, jak ta energia przepływa, jak my też rozpoznajemy, gdzie tutaj jest zablokowane, gdzie tutaj, wiesz, gdzie odblokowywać. No, po prostu asystujemy w tym procesie, ale też musimy być świadomi tego, co robimy. Bardzo głęboko. Tak. Raz, że obecni, ale też świadomi. I też w takiej odpowiedzialności też za to, co tam się zadziewa właśnie podczas takiej sesji. Tak. Więc żeby wykonywać taki masaż, często też potrzeba jest najpierw doświadczenia takich procesów i w ogóle tego masażu na sobie w trakcie warsztatu. Bo nie da się tego inaczej opanować. Sprawdzenia w ramach takiego laboratorium, w jaki sposób to działa, w jaki sposób wywołuje pewne emocje w ciele, tak? Albo w jaki sposób mamy prowadzić i w jaki sposób mamy się nauczyć tej uważności, w jaki sposób możemy się przygotować do takiej sesji, żeby na przykład z niej nie uciec. No, bo niektórzy mogą wpadać w takie, no nie wiem, no w jakiś
procesy pracy z ciałem dość głębokie, które bardzo wywołują, no nie wiem, skontaktowanie się nawet często z jakimiś istotami nawet, albo z wyjściem, połączonym z wyjściem z ciała, czy na przykład taką jakąś pamięcią ducha sprzed iluś tam pokoleń, tak? I my jako osoby, które prowadzą takie sesje, no wręcz, no myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że musimy być przygotowani do tego, tak, żeby taką sesję móc utrzymać. I dawać obecność, dawać przestrzeń i móc wspierać tą osobę cały czas w tym procesie. Nie uciekać z sesji, nie dzwonić po pogotowie, tylko po prostu być cały czas i wspierać i ewentualnie, jeśli będzie taka potrzeba, to sprowadzać do ciała. Dokładnie, bo na przykład do obecności. Często jak pracowałam z tematem złości, czy u siebie, czy u osób, którym dawałam sesję, to był krzyk, tak? Bo było tyle złości, tyle bólu, ból, krzyk, złość, to się mieszało i że ta osoba może bezpiecznie, po prostu może po raz pierwszy w życiu krzyknąć pełną gardłem, tak? I to już powoduje odblokowanie i jest bardzo głęboko uwalniające i transformujące. Więc na to jest przestrzeń, więc my musimy być raz, że obecni, dwa, że przygotowani i dwa, też przejść swoją ścieżkę tantrycznej pracy z ciałem, żeby wiedzieć, jak pracować z innymi, bo nie da się tego oddzielić, po prostu trzeba tę drogę przejść samodzielnie, żeby być wsparciem i taką ostoją dla tej osoby, dla osób, którym będę dawać te masaże. Tak, dlatego też jakby to jest to często, co mówię na temat masażu lomi-lomi, podobnie jest w masażu tantrycznym, żeby taką sesję wykonywać samemu, trzeba przepracować sporo w trakcie warsztatów, żeby wiedzieć, z czym może się mierzyć nasz potencjalny klient, osoba, która nam zaufała. Dokładnie. Jeszcze jest bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o tantryczną pracę z ciałem, jest to kwestia edukacyjna, że my uczymy innego podejścia, innego spojrzenia na seksualność, że raz ją odczarowujemy i odzieramy ze wstydu, po pierwsze, ale po drugie też, że uczymy się naszych ciał, uczymy się otwierania na przyjemność, przyjmowania tej przyjemności, tak, byciu właśnie w tej energii, tej szakti, bogini po prostu, która jest tej przyjemności, która jest tej rozkoszy. Jesteśmy z tym niewinni w porządku. I to jest ta kwestia edukacyjna, ale też możemy, nie wiem, uczyć osoby po prostu lepszego kontaktu z własnym ciałem. No co na przykład u mężczyzn może mieć taki efekt, że na przykład uzdrowienia tematów z przedwczesnym wytryskiem, gdzie na przykład często panowie są bardzo zawstydzeni właśnie i przychodzą, że coś ze mną jest nie tak. Więc poprzez tantryczną pracę i też umiejętność pracy też własnej później z energią, tak, i rozprowadzaniem jej po ciele, no możemy zobaczyć taki efekt, że na przykład mężczyzna po sesji tantrycznej stwierdza, o kurczę, już nie mam przedwczesnego wytrysku. Więc to są takie zmiany, nie? No i to też jest kwestia... To jest też ta edukacja, nie? Edukacja w kwestii też utrzymania energii życiowej, nie? Tak. Energii, która w przypadku mężczyzn w momencie orgazmu fizycznego, czyli ejakulacji, no ona uchodzi, tak? Więc no, każdy z nas wie, że po orgazmie fizycznym po prostu następuje potrzeba nagłego wypoczynku i wtedy jesteśmy nie do życia. Chcemy bardziej odpoczywać, tak? Żebyśmy się nauczyli tą energię utrzymywać, dystrybuować, być jej świadomi przede wszystkim, bo zobacz, no panowie, często mówisz, że po orgazmie są zmęczeni, ale my jako kobiety, przez to, że jesteśmy też uczone, że jesteśmy bardzo samodzielne i nic nie przyjmujemy, to też nie przyjmujemy tej energii od mężczyzny, która płynie podczas zbliżenia. I wtedy to nasze współżycie też nie jest satysfakcjonujące, bo ja nie przyjmuję tego mężczyzny, nie przyjmuję jego też energii życiowej, gdzie my się wymieniamy tak naprawdę, jesteśmy w tym spleceniu energetycznym, więc
Tantra uczy właśnie tego, tej świadomości. Czym jest ta energia, jak ona działa i jak funkcjonuje? Bardzo ciekawy temat poruszyłaś w kwestii rozróżnienia. Ja wiem oczywiście, że nie każdy mężczyzna i nie każda kobieta, że są też wyjątki, natomiast można pokusić się o pewnego rodzaju statystyki, że jednak mężczyźni bardziej są zainteresowani masażem i bardziej odczuwają masaż tam, gdzie są genitalia, natomiast poza genitaliami jakby nie doceniają tego dotyku. I taki masaż tantryczny może otworzyć mężczyznę na połączenie tych doznań, które są w sferze genitalnej z pozostałą częścią ciała. Tak. I to jest niezwykłe. Tak, tak, właśnie o to chodzi. Często właśnie zauważyłam, że przez to, że chyba żyjemy w takim pędzie, nawet my kobiety uciekamy od siebie. Uciekamy, ale wiesz co, też często jakby zbliżenie i cała nawet masaż może też tylko dotyczyć sfery genitalnej. Też sobie nie pozwalamy na odczuwanie przyjemności całym ciałem, tak? Przekierowanie tej przyjemności z joni na całe ciało. Więc no, my też tego uczymy. Ale też często myślę, mogę tutaj coś zaznaczyć, przynajmniej kobietą nie jestem, więc trudno mi jest powiedzieć, natomiast pracuję z kobietami i też często wiem, że kobiety jakby bardziej odczuwają tą przyjemność z poziomu ciała całego, a nie mają... Jest nam łatwiej, tak, faktycznie, to prawda. A mają większy problem ze skontaktowaniem się z tymi, z genitaliami. Z genitaliami, tak. Dokładnie, Piotr, bardzo ważny temat podjąłeś, że my może tak być, że jesteśmy bardziej tutaj, całe ciało nam właśnie dotykanie, pieszczenie, stymulacja całego ciała jest przyjemna, na przykład, a już dotyk joni już jest wtedy jakiś traumatyczny, nieprzyjemny, obłożony jakimiś lękami, obawami. My to po prostu integrujemy, że jesteśmy całością, że tutaj wszystko jest całością. Kiedyś pokusiłem się o takie stwierdzenie, że mężczyzna potrzebuje być uznany, ale jakby uznany tam, gdzie są jego genitalia. Tak. Jak można, czy możesz w ogóle jakoś rozwinąć ten temat? Wiesz co, tak jest, co czuję właśnie, jak mnie pytasz o to, wiesz co, może to chodzi o to też to uznanie, że lingam jest też święty, tak? Że on nie musi spełniać zachcianek kobiet czy partnerów, już pójdę szerzej, że nie musi robić nic, tak? Nie musi się zachowywać w taki czy w inny sposób, że jest przyjmowany z miłością taki, jaki jest. Pięknie. Z jego reakcjami, z jego wrażliwością. I my często też... Też dzikością. I też tą dzikością, tak, bo my często jako kobiety chcemy dzikich mężczyzn, ale tylko ta dzikość ma być wybiórcza, tak? Mhm. A tutaj mężczyzna poprzez kontakt właśnie z pracy z lingamem może też eksplorować swoją taką dziką stronę, tak? Albo tą wypartą, niechcianą, tą zawstydzaną. My często kobiety, będąc też pod wpływem właśnie tej edukacji pornograficznej, my też nie szanujemy tego lingama, że on ma być taki, taki i ma tak wyglądać, ma mieć tyle centymetrów, ma ejakulować i najlepiej szybko dochodzić, jak jest we mnie, to jak najdłużej, ale już poza mną to najlepiej po 30 sekundach. I myślę, że wy jako mężczyźni czujecie dużą presję ze strony kobiet, więc tu jest jakby też odwrócenie na tą taką czułość, delikatność, na takie też uwrażliwianie lingama, że on może zupełnie inaczej funkcjonować i tak samo może być w przypadku kobiet, nie? I oni też. Że... Myślę, że wielowymiarowość w ogóle i uznanie go w takiej, tak, w tej wielowymiarowym, dokładnie, aspekcie, nie? Tym, że... No i też myślę sobie o tym, że często jest tak, że mężczyźni tą energię seksualną mają skumulowaną właśnie w genitaliach, tak, nie? Że to jest, że to jest po prostu kumulacja, tak, i jakby takim naturalnym objawem jest dążenie do tego, żeby po prostu żeby dochodzić do tego orgazmu. Natomiast jakby masaż tantryczny pozwala tą energię utrzymać i rozprowadzić ją po ciele. Po całym ciele i nagle się okazuje, że przyjemnie jest nie tylko w obrębie genitalnym, ale to jest po prostu orgazm
całego ciała. I to nie są mity. Tak, dokładnie. A u kobiet może być odwrotnie. Jakby jak w momencie, kiedy mają uznane ciało, jakby, bo zwykle mają uznane ciało, to znaczy, no, bo już w kwestii w sensie uznane, nie mam tutaj na myśli jakby tego, że ktoś może nie mieć, że żadna kobieta nie ma oporów i kompleksów i nie ocenia siebie pod kątem cielesności. No, często mam tu na myśli kontakt z, jakby z uczuciem przyjemności płynącej z całego ciała. Nie? I w momencie, kiedy kobieta ma ten kontakt z ciałem, ale nie ma kontaktu joni, w joni, to takim masażem możemy połączyć ze sobą tą strefę, z całym ciałem. I również efekt może być wielowymiarowy. Taki jak bardzo uzdrawiający, integrujący, że nie jesteśmy tylko jakimś tam wycinkiem, że mężczyzna nie jest tylko penisem, tak? Tak samo, że kobieta może czuć przyjemność całym ciałem, łącznie z swoją joni i po prostu... I uznać tą joni, ukochać ją. I po prostu tak samo jak mężczyzna może... Bo dlaczego uznać, kobiety nie uznają często mężczyzn i męskich lingamów i genitaliów? Dlatego, że nie uznają swoich. Tak. Tam jest dużo zranień. Dużo też takich niesprawiedliwych osądów gdzieś... Wstydu, to wstyd to jest przede wszystkim, to jest taka emocja, która nas bardzo mocno odcina od siebie, od czucia, od ciała i od siebie nawzajem, bo my tacy poranieni później tworzymy takie poranione związki, nie? A jeżeli jesteśmy w większej harmonii z sobą, jak jestem w większej harmonii z sobą, to też ten mój związek z partnerem jest głębszy po prostu. Chciałbym się pokusić jeszcze o takie stwierdzenie, chociaż zobaczymy, jak na nie zareagujesz, że kobiety nie uznają mężczyzn, w sensie jakby męskich genitaliów i w ogóle generalnie mężczyzn, jako mężczyzn, ze względu na to, że żyły w tym patriarchacie przez tysiące lat. Tak. I no niestety, ale no, kobiety nie miały zbyt dobrze w tamtych czasach. No, mogę się pokusić o stwierdzenie, że były bardziej niewolnicami mężczyzn, nawet w związkach. Czy nasi rodzice, to widać jeszcze po naszych rodzicach, w których ten patriarchat jest tak silnie zakorzeniony, że kobieta cały czas jest tą tak zwaną służebnicą pańską, nie? To tak można powiedzieć, nie? Podaj skarpetki, wynieś śmieci. Nie, no mężczyzna ewentualnie wynosi śmieci, ale upiesz, ugotuj, wiesz, zajmij się dziećmi, a facet wraca do domu, włącza telewizję i odpoczywa. Nie? Natomiast ten paradygmat się zmienia i w momencie teraz jakby we współczesności kobiety zaczynają dochodzić do głosu, zaczynają mówić, dochodzić do swojej mocy, wyrażać siebie, mówić co chcą, czego oczekują od mężczyzn swoich, ale jednocześnie jakby to wywołuje gdzieś tam z podświadomości taki schemat, że takiego strachu powrotu do tego patriarchatu, nie? Podświadomy lęk przed powrotem do patriarchatu wywołuje takie reakcje, że najlepiej jest wykastrować mężczyznę, tak? Żeby on był bezpieczny. Żeby ona była bezpieczna. Na moich zasadach, żeby ja była kontrolowała to wszystko. Piotr, wiesz co? Co powoduje też, że mężczyźni stają się coraz bardziej wrażliwi, zniewieściali i też nie umieją się w tych nowych relacjach odnaleźć. Ale w tej też seksualności odnaleźć. Tak. Na przykład, że mają popęd. My wszyscy mamy popęd, ale u mężczyzn jest bardzo silnie też popęd seksualny po prostu i właśnie trudno jest też mężczyźnie, który nie jest za jakby przyjęty z tym swoim popędem, jest mu być trudno uznanym, nie czuje się uznany przez swoją partnerkę, tak? Czyli czuje się na jakimś poziomie odrzucany. Tak. Więc i tak naprawdę mężczyzna też nie ma kontaktu ze swoją esencją, ze swoją naturą, ze swoją dzikością. I kobiety gdzieś bojąc się tej dzikości też po prostu podświadomie próbują tych mężczyzn trzymać gdzieś, może też manipulować. Kontrolować. Więc to mi się podoba, ale to już nie. Tak. Więc ten popęd nie jest jego przyjęty, męski. Czyli idziemy ze skrajności w skrajność. Nie? Tak, ale więc dlatego my też mówimy o tym, nie? W tantrze, że to jest też ma być przyjęte, uhonorowane.
my ze swoimi kobiety, swoimi zranieniami, ale też mężczyźni ze swoimi, po to byśmy mogli to zintegrować i po prostu i żyć w pełni. Już nie tak po prostu po gdzieś potłamszeni, tylko tak, tak po prostu w pełni przepływu życia. Jak, znaczy powiedzieliśmy tu już dużo, myślę, że na temat tych dwóch kwestii i myślę, że wszyscy rozumieją, na czym polegają te różnice pomiędzy masażem tantrycznym a masażem erotycznym. Natomiast chciałem jeszcze jedno pytanie zadać. W jaki sposób wpłynął na twoje życie masaż tantryczny? Co zmienił w twoim osobistym życiu na tyle, ile możesz powiedzieć? Wiesz co, to, że się zaczęłam akceptować bardziej i bardziej. W wielu aspektach, na przykład w aspektach emocjonalnych, że pozwalam sobie wyrazić i powiedzieć, co na przykład czego chcę, a czego nie chcę. Mhm. Albo że na przykład stawianie granic. To też jak najbardziej. Ale to, że na przykład coś jest dla mnie bolesne, no to mówię o tym, tak? Dzisiaj wyobraź sobie, miałam masaż bardzo mocny powięziowy i pan był zdziwiony, że ja sobie pozwalam krzyczeć, ale ja wiedziałam, że ja poprzez ten krzyk uwalniam po prostu te emocje, które były zapisane w ciele. I było to bardzo silny efekt oczyszczenia, uzdrowienia. Więc to mi po prostu dała mi to tantryczna praca z ciałem, że ja mogę się swobodnie wyrażać, że mogę się też swobodniej skontaktować z własnymi pragnieniami, z tego, czego chcę, a czego nie chcę. Że mogę krzyczeć, tak? Bo my kobiety często mamy poblokowane gardło. Że mogę oddychać, że robić wdech, oddychać, wydech. Mogę robić wdech i wydech. I tego jest naprawdę dużo, wiele. Jestem bardziej skontaktowana z sobą. Tak, bo otwierając się na pracę z głosem, bo tutaj bardzo fajny temat poruszyłaś też, kolejny wątek, a mianowicie praca z głosem. W masażu tantrycznym możemy pracować z otwarciem się na pracę z głosem, w ogóle na głos, tak? Tak. Często jesteśmy tutaj w tym poblokowani. Bardzo. I to, co to nam daje? Daje nam to, że jesteśmy, że w zasadzie idziemy z tym do życia, tak. Bo zaczynamy się wyrażać. Tak. Wyrażać w każdym aspekcie. Tak. Wszystkim tym, co czujemy od wewnątrz, a nie kierując się tylko i wyłącznie tym, a może to kogoś urazi, a może nie urazi, i tak dalej. Komuś się spodoba, komuś się nie spodoba. Jeżeli coś po prostu potrzebuje być wyrażone, to ja to po prostu wyrażę. Mhm. Oczywiście w taki sposób, że z poszanowaniem granic innych osób, ale wyrażę to. Mhm. Nie stłamszę tego. Nie po prostu nie odetnę się od tego, nie ukryję tego. Po prostu sobie na to pozwolę. Mhm. To jest to pozwolenie, że pozwalam sobie na więcej. Na przejawianie siebie w tej siebie, formie, tak, w jakiej jak potrzebuję się wyrazić. Mhm. No, więc chyba na dzisiaj zakończymy, Piotr. Byśmy mogli tutaj długo jeszcze o tym mówić. Tak, i moglibyśmy się powtarzać, natomiast no ja tak się zastanawiam w moim kontekście, jak to było. Jak było u ciebie? Co ci to wiesz, dało? Co, trudno mi jest teraz, tak próbowałem się zastanowić nad tym. No dało mi to na pewno wiele. Na pewno nauczyło mnie to większej otwartości, większego uznania siebie, uznania swojego ciała, większych uznania siebie i w aspekcie żeńskim, i w aspekcie męskim. Nie? Uznania siebie w tych kategoriach, że ja mogę być, nie wiem, dzisiaj mieć dzień taki, że nie wiem, nic mi nie idzie na przykład, albo że jestem bardziej w czuciu, że coś czuję, a nie działam, nie? Albo dzisiaj jestem bardziej w działaniu. To jest oznaka tego, że na przykład związana z tym, że ja uznaję swoją żeńską strefę i swoją męską strefę też, tak? Że daję sobie prawo do tego, że a co nie znaczy, że no nie wiem, jestem orientacji biseksualnej czy homoseksualnej, tak? Po prostu jestem mężczyzną i daję sobie prawo do tego, żeby się przejawiała przeze mnie ta moja energia, która mi dzisiaj towarzyszy, tak? I to jest świetne. No na pewno łatwiej mi się idzie do życia, idzie mi się do ludzi, łatwiej mi się rozmawia z innymi, łatwiej mi jest się komunikować, co było dla mnie największym i chyba nawet do tej pory jest największą trudnością, to jest jakby taki lęk przed zranieniem kogoś w momencie, kiedy wyrażam siebie, ale wyrażam jakby swoje, zaznaczam swoje granice. Nie, mi to nie odpowiada. Ja tego nie chcę. Albo chciałbym, żebyś zrobił to i tamto, bo jesteś na przykład tutaj na moich warunkach w momencie, kiedy na przykład prowadzę jakieś szkolenia, tak?
co jest oczywiście z korzyścią dla całej grupy, tak? Bo ja się kieruję korzyścią całej grupy, a nie zwracam uwagę na to, co ja co jest moją granicą, tak? Tak, bardzo, no. Tak, dokładnie. Tak, też tantra nauczyła. To jest chyba największa granic. Lekcja, tak? Taka tak. Związana ze stawianiem granic, wyrażaniem siebie. Szanowanie też granic innych. Szanowaniem granic innych, dostrzeganiem. O wiele więcej jestem w stanie dostrzec teraz, jakby szerzej widzę, nie wiem, jestem w stanie szerzej na coś spojrzeć, tak? Spojrzeć nie tylko na siebie z mojego punktu widzenia, ale z punktu widzenia osoby, która się ze mną komunikuje też, tak? Bo ona jako taki mój supervisor może powiedzieć coś o mnie też. Mhm. Ja mogę albo to uznać, albo nie też, nie? To jest niekończąca się praca ze sobą, ale szalenie rozwijająca i dająca niezwykłe możliwości z poziomu takiej wewnętrznej mocy i z poziomu takiego pójścia do życia. I takiego ukochania siebie z wszystkim, co jest, i z tym ciemnym, i z tym jasnym, i z tego, co męskie, i tego, co żeńskie. Po prostu jest mniej tego dualizmu wtedy. Tak. Nie jesteśmy tacy, wiesz, w rozkroku. Ja nie jestem taka bardzo w rozkroku. Jestem bardziej pogodzona i w tym przepływie właśnie. Tak, i też, też tak właśnie ten przepływ, dawanie sobie przyzwolenia na to, że ja jestem dzisiaj wkurzony, no to, że mam prawo się zdenerwować, że mam prawo sobie krzyknąć, tak, że to nie jest nic złego, tak? Mhm. Oczywiście z poszanowaniem też granic innych ludzi, ale nie obwinianiem się za to, że dzisiaj mam po prostu trudniejszy dzień, tak? Że nie jestem idealny też, nie? To jest świetne. To dawaniem sobie prawa do nieidealności, do niebycia idealnym. Właśnie. To jest coś niesamowitego, nie? To jest, tych korzyści jest naprawdę wiele, nawet ciężko to czasami zebrać w jedną pigułkę. Komunikowaniem się z partnerem swoim, tak? Komunikowaniem się o swoich potrzebach, potrzebach, tak. A dla mnie też dużym takim plusem było uwrażliwienie ciała, bo wiesz, to super, tak. Ja bardzo się też odcinałam od czucia, nie? Zaciskałam zęby, byłam w takim odcięciu, a właśnie praca z tantrą, z masażem tantrycznym bardzo mnie uwrażliwiła. Zaczęłam czuć więcej przyjemności w życiu, z życia, w wielu jego aspektach, nie tylko seksualnym. I uznanie też ciała, jako tego naszego pojazdu kosmicznego, który daje nam niezwykłe możliwości. To spektrum jest po prostu... Jest takie ukochanie go i takie po prostu... że jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie i to jest wszystko tak, jak ma być. Dokładnie. Nie walczę. Mhm. Odpuszczam. Tak. Tego mnie to nauczyło. No dobrze, to zachęcamy. Jestem w przepływie. Zachęcamy do doświadczenia i mamy nadzieję, że ta nasza wspólna rozmowa naświetli Wam ten temat. I może pozwoli Wam gdzieś, zaintryguje i pozwoli Wam umiejętnie rozróżnić, na czym polega różnica pomiędzy masażem tantrycznym a masażem erotycznym. Co też nie znaczy, że nie trzeba uważać przy wyborze takiego masażu, bo często osoby oferujące masaż erotyczny nazywają go masażem tantrycznym. Tak. Oczywiście nie, to jest, ja też nic nie mam do osób, które wykonują masaże erotyczne. Tak. Bo zależy kto co lubi i co chce. Ale ja tutaj, my kładziemy duży nacisk na to, że masaż tantryczny jest masażem takim wielowymiarowym, bardzo też ukierunkowanym na kwestie duchowe. I mającą bardzo długie tradycje, masaż erotyczny też, natomiast fajnie jest powiedzieć o tym, że masaż erotyczny też jest trochę spychany, nie? Bo przecież ta erotyka też jest ważna. No ta jest cielesność ważna. I to doświadczanie w takim może węższym aspekcie niż masażu tantrycznym tego dotyku też jest szalenie istotne. Tak, a dlaczego nie? I szkoda, że na przykład u nas nie ma takich z prawdziwego zdarzenia wykwalifikowanych specjalistów, którzy zajmują się masażem erotycznym, a przynajmniej może są poukrywani, nie wiem. No właśnie, że nie jest łatwo do nich dotrzeć. Tak, że nie ma takich osób, które mogłyby zaoferować taki masaż, bo tego też ludzie potrzebują, bo to nie jest złe. Tak, bo też właśnie osoba, która właśnie z panami miałam takie doświadczenia, że też ten mężczyzna przychodząc na masaż tantryczny, on też chce się czuć przyjęty, że wszystko z nim jest okej,
że jego męskość jest w porządku. Znaczy nie mówię tylko o męskości jako kwestii, jako lingama, tak? Tylko jego męskość jako bycie mężczyzną jest w porządku. Jego seksualność, jego męska seksualność też jest okej. Okay. I oni po prostu po to przychodzą. Ale też, żeby poczuć właśnie się lepiej z sobą. A mówili do Was Anna Anastazja i Piotr Blue. Dzięki, do następnego. Dzięki, do następnego razu. Hej. Cześć.